Na wąski tor trafiłem, jak przeszłem z dużych kolei, normalnie z PKP i przeszłem na emeryturę. Po prostu, żeby nie zapomnieć tego, co się całe życie robiło, znalazłem po prostu takie hobby, że kontynuować to dalej na Maltance w Poznaniu, gdzie taka kolejka po prostu istnieje już od 40 lat. Czyli jako emeryt tak to dorabiam, a z drugiej strony jako hobby traktuję to i to mnie bardzo cieszy, daje mi satysfakcję, że mogę jeszcze to robić, co mówię, robiłem całe życie. Zacząłem jeździć na parowozie na PKP, mając 18 lat. 8 lat jeździłem na parowozie. Następnie jak parowozy zaczęły, jak to się mówi, likwidowane były, kasowane, zastępowały je lokomotywy spalinowe. No oczywiście, będąc jeszcze młody, przekwalifikowałem się na trakcję spalinową. Zacząłem jeździć na trakcji spalinowej, prowadząc pociągi towarowe, osobowe. No ale niestety i trakcja spalinowa po prostu została, tak jakby powiedzieć, potraktowana, że też odeszła trochę w cień, a zastąpiła ją trakcja elektryczna jako najlepsza, po prostu najekonomiczniejsza trakcja. No i oczywiście znowu, będąc jeszcze w średnim wieku, chcąc pracować dalej, trzeba było się przekwalifikować na maszynistę trakcji elektrycznej. No i na tej trakcji elektrycznej oczywiście prowadząc pociągi i towarowe, i osobowe, i pospieszne, i ekspresowe, dobiłem do emerytury. No i tak skończyła moja się kariera na PKP. No i dalsza kariera po prostu po skończeniu, po przejściu na emeryturę zacząłem pracować tu właśnie na wąskich torach, co nigdy co nie myślałem, że kiedyś będę na wąskich torach jeździł. Nie? Trzeba lubić, bo jak tego się nie lubi, to długo nie wytrzymie. Praca była kiedyś ciężka na parowozie, nie? To trzeba było parę ton węgla za pomocnika wrzucić, a służby i służby były długie, szczególnie w pociągach towarowych, nie? To po 12, po 16 godzin człowiek pracował. No i parę ton węgla musiał wrzucić, oczywiście w ruchu pasażerskim to samo. Jedziemy, panie. Tam jest troszkę, to jest jednak duże. To jest duże i po prostu koncentracja jest większa, bo i prędkości są większe. Także ta różnica, ale sama obsługa, sama po prostu tam obsługa tego parowozu, czy lokomotywy spalinowej, czy to może jest prostsze, bo to, mówię, nie wymaga tyle, tam po prostu daje sobie radę, ale tak zasadniczej różnicy poza tą koncentracją taką po prostu maksymalną, tak jest, to po prostu tu jest tak o połowę mniejsze, nie? Znaczy no koncentracja jest zawsze, bo tu po prostu nie ma takich zabezpieczeń i się jedzie na widoczność, nie? Natomiast tam na kolejach jedzie się wszystko na sygnały, bo szybkości są tak duże, że chcąc zatrzymać, to potrzeba ileś tam set metrów, nie? Nie jest go za mocno, nie? Bo tak to co tam pompuje i ma pewne ograniczenia. A tak to po prostu wybije. Za szybko wyleci ten olej, nie? Bo
niepotrzebny. To tam tak nie musi znowu smarować, żeby pływało wszystko, nie? W tej chwili widzi pan, mam już 72 lata i nie myślałem jeszcze zakończyć tego po prostu. Ja mi zdrowie pozwoli, to będę to kontynuował dalej, nie wiadomo. W każdym razie cieszy mnie to bardzo i daje mi zadowolenie aniżeli większe, aniżeli jak pracowałem zawodowo, bo tam trzeba było to robić i więcej godzin i po prostu, no zawsze, jak tak powiedziałem, no wysiłek większy. Natomiast tu to można tak troszkę porównać z rekreacją, z takim po prostu hobby i podziwiam właśnie tych panów, czy tam panie nawet są, którzy są pasjonatami tej kolejki wąskotorowej, a szczególnie dzieci, starszych i w ogóle wszystkich, którzy się tym interesują i po prostu pasjonują się tym, zbierając różne. A przede wszystkim cieszy mnie to, jak mogę przekazać coś komuś z tej mojej wiedzy zawodowej, gdzie przez tyle lat człowiek to mówi, zdobył, nie? A dzisiaj ktoś jeszcze chce to o tym wiedzieć, a szczególnie parowozy, to po prostu jest frajda, że można to powiedzieć. Ale co będzie za grubo? Wiesz? Czas z tego parasola będzie za grubo. To będzie za grubo. To będzie dobrze. Teraz do mnie. Są pasjonaci, którym to zostaje na przyszłość, ale z reguły dużo po prostu tak rezygnuje, już mając już takie więcej tam inne zainteresowania, ale w dalszym ciągu jest bardzo dużo tych, pracują w tych związkach, zrzeszeniach takich po prostu, nie?